Moim gościem jest dzisiaj Tomasz Jakubiak, szef kuchni, doradca kulinarny, dziennikarz kulinarny i przede wszystkim gospodarz wielu programów telewizyjnych na kanale Kuchnia Plus. Cześć Tomku. Witam serdecznie wszystkich. Jest również z nami młody uczestnik dzisiejszych warsztatów, Franek. Cześć Franku, witaj. Cześć. Powiedzcie, jak dzisiejsze warsztaty, bo przyznam szczerze, że takiej atmosfery dawno nie było, takiej pełnej energii. Powiedz, w jaki sposób to robisz? Nie mam pojęcia, w jaki sposób ja to robię. To nie ja robię, tylko robią to ludzie, którzy są. Ja uważam, że każdy, kto przychodzi na warsztaty, każdy, kto przychodzi jeść, każdy, kto kocha jeść, jest osobą szczęśliwą i osobą pełną takiego właśnie powera. Tylko po prostu trzeba to wyciągnąć z tych osób. Nie wolno im narzucić czegoś, co mają robić. Ludzie przychodząc na warsztaty przede wszystkim muszą czuć, że to im sprawia przyjemność, że kochają gotować. Trzeba z nich wyciągnąć te emocje, które mają w domu, gdy gotują dla najbliższych. Jak się wyciągnie te emocje i da ludziom luz, to płyną tak jak dzisiaj tutaj. Dużo mamy dań, które są spoza menu przygotowane, bo wszyscy tak się rozkręcili, tak fajnie gotowali, tak dobrze się bawili, że było tak, jak było. Sam zresztą widziałeś, więc nie mam na to gotowej recepty, ale na pewno ważny w tym jest uczestnik, bo jeżeli ludzie są szczęśliwi i ludzie są chętni do zabawy, to ja im dam tą drogę, która spowoduje, że się będą na pewno dobrze bawili. Zwłaszcza, że widzę, zarażasz również młodych adeptów sztuki kulinarnej. Powiedz Franku, podobało ci się dzisiaj? Bardzo. Jakie dania przygotowywałeś? Jesteś w stanie powiedzieć? Przygotowałem... Kanapkę. Kanapkę i sałatkę. No. Sałatkę, to bardzo dużo. Ja, Tomku, chciałbym poruszyć taką kwestię przeszłości. Pewną część życia spędziłeś w Zielonej Górze. Byłeś szefem kuchni jednej z pierwszych bardzo dobrych restauracji. Powiedz, jak wspominasz tamte czasy? To ja się zawsze z tego śmieję, bo na początku lat 2000, gdy zaczęła się wielka migracja na zachód, gdy wszyscy wyjechali za chlebem na irlandzkie zmywaki i angielskie zmywaki, ja też postanowiłem, że wyjadę na zachód. Dojechałem z Warszawy najdalej do Zielonej Góry i to się skończyło. Więc podobnie jak inni pojechałem za chlebem na zachód, ale nie za daleko. Przyjechałem tu na 3 miesiące otworzyć restaurację. Zostałem na 7 lat praktycznie. Była tutaj, zakochałem się przede wszystkim w ludziach, w mentalności zielonogórskiej. To przede wszystkim mnie najbardziej urzekło i to było coś, co mnie zatrzymało. Ja tu znalazłem pewien spokój, którego szukałem dosyć długo, ponieważ ja zawsze pół roku mieszkałem w Warszawie, pół roku na Mazurach i nigdy nie mogłem sobie znaleźć takiego miejsca, które było pośrodku tego i tego. Nie lubię dużego miasta, ale nie lubię też do końca, trochę się nudzę na wsi. I w Zielonej Górze znalazłem ten złoty środek, że jest i spokój, ale jest i co robić. Jest tempo życia, slow motion, ja to polubiłem. Polubiłem niesamowicie ludzi i jakoś tak mówię, zakochałem się też w pewnej kobiecie jeszcze w tamtych czasach tutaj, co też spowodowało, że tutaj chciałem być. I wspominam niesamowicie ten czas. Wracam tutaj za każdym razem i ciałem, i duchem, i sercem do Zielonej Góry. Zawsze to bardzo chętnie lubię. Dalej utrzymuję świetne kontakty z większością moich przyjaciół. W nowej mojej serii programu będą występowały siostry misiowe, z którymi razem otwierałem winnicę, pierwszą restaurację, które tak naprawdę to one mnie tutaj ściągnęły. No więc mówię, dla mnie to był przecudowny okres życia, który bardzo wiele naprawił w moim życiu. Bardzo wiele ułożył, bardzo nauczył pokory poprzez ludzi, których tu poznałem. Ogromna lekcja życia, akurat w takim wieku, w którym najbardziej to jest potrzebne, czyli 21 lat miałem jak przyjechałem, wyjechałem prawie 30, czyli ta lekcja życia, która była w tym wieku, w idealnym momencie, w idealnym czasie, więc ja mówię, kocham Zieloną Górę i zawsze tak będzie. Ja w jakiś sposób też podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, bo to jest naprawdę taka esencja, którą w tej chwili wyciągnąłeś, jeśli chodzi o Zieloną Górę. Zmieńmy na chwileczkę temat. Jesteś pasjonatem sezonowości, uwielbiasz nowaliki. Jak odnajdujesz się w tym sezonie takim jesienno-zimowym?
O, ja jestem pasjonatem, ale moją porą roku, ci co śledzą, wiedzą, że jest stanowczo jesień. To jest moja pora roku. Wiosna, oczywiście ze względu na zieleń, że kobiety w końcu ściągają z siebie te miliony ubrań na cebulę, widać nóżkę i rączkę i oczywiście za to kocham wiosnę. Natomiast jeżeli chodzi o jesień, to kocham ją za jedzenie. Uważam, że na jesieni jest najwięcej najfajniejszych produktów, bo to są produkty dojrzałe, ciężkie, siermiężne. Taka kuchnia, jaką ja lubię. To jest gęsina, to jest jagnięcina, to są ryby słodkowodne, zaczyna żerować szczupak, sandacz, więc też jest w ogóle tłuściutki, zupełnie inny w smaku. Warzywa okopowe, które ja uwielbiam i uważam, że można z nich cuda robić. Buraki, dynie, pasternak, kartofel. To jest stanowczo moja pora roku, jeżeli chodzi o sezonowość. Ja najlepiej się tutaj w tym czuję. Poza tym to też jest okres, kiedy się przerabia, kiedy się robi pikle, kiedy się tworzy. Jest tu taki czas na tą kulinarną zadumę. Na wiosnę są produkty, jest fajnie, wiadomo, kurde, w końcu sałata, w końcu zapach warzyw, ale jednak na wiosnę dużo rzeczy mnie rozkojarza inny. A jesień to jest taka właśnie kuchnia, domowe zacisze, przyjaciele i to, co na bazarze oczywiście dostępne. I warto wtedy również prowadzić takie właśnie warsztaty jak dzisiaj. Warsztaty zawsze warto prowadzić, bo ja z warsztatów, ja się śmieję, bo wszyscy mówią, żebym przyjechał jakby na warsztaty i ludzie mówią, Jezu, Panie Tomku, ale to się nauczyłem dzisiaj, fajna atmosfera, natomiast nikt sobie nie zdaje sprawy, ile ja czerpię z tego energii, bo dla mnie warsztaty są niesamowicie potrzebne, ludzie są moim kołem napędowym i też wiedzą, którą wyciągam z nich do stworzenia następnego odcinka programu. Nie tworzę, nie wymyślam, nie zamykam się, nie wiem, w ciemnym pokoju, jak co po niektórzy i czekam, aż ktoś do mnie przemówi, tylko rozmawiam z ludźmi, ludzie mnie napędzają, energię, którą wysysam od ludzi, że tak powiem, brzydko, ona mnie ładuje i napędza do tego, żeby dalej i dalej i dalej. To jest jakby, czuję, że robię coś po coś. Więc takie warsztaty są mi niesamowicie potrzebne, no bo jeżeli bym tylko siedział w domu i czytał maile, no to nie widać tej satysfakcji w ludziach, tego entuzjazmu. Na warsztatach widać, czuć, daje powera. Oprócz takich warsztatów na żywo są również różnego typu szkolenia kulinarne w internecie. Jak widzisz właśnie taki sposób przekazywania wiedzy? Czy to ma sens? Ja myślę, że każdy sposób przekazywania wiedzy i dzielenie się jakkolwiek wiedzą ma zawsze sens. Uważam, że każdy po to się uczy, żeby przekazać to gdzieś dalej. Nienawidzę szefów kuchni, którzy uczą się, zdobywają wiedzę i ci nic nie powiedzą. Nie powiem ci, jak zrobiłem to, czy tamto, jak zrobiłem sos do Cezara, który i tak pewnie zerzną z strony Google jakiejś, którą gdzieś tam znalazł. Oczywiście nie chcę tutaj obrażać żadnych szefów, ale bardzo często tak jest. I bardzo nie lubię ludzi, którzy zdobywają wiedzę po to, żeby ją trzymać w kieszeni i wychodzą z założenia, nie, no bo jak wszystkim powiem, no to ja potem stracę, a przecież ja mogę na tym zarobić, to ja będę to robił. Oczywiście, miejmy jakieś sekreciki swoje w kieszeni, jakieś tajne rzeczy, natomiast uczymy się po to, żeby wiedzę przekazywać dalej, tak ja uważam, więc każdy sposób przekazywania wiedzy, czy jest to internetowa, czy takie warsztaty, czy face to face, czy spotkanie się w domu, każdy system jest bardzo ważny i bardzo potrzebny. Poza tym no, ludzie nie mają dostępu do takiej, ludzie nie mają takiej możliwości dostępu do takiej wiedzy na przykład jak ja, tak, podróżując po świecie, wchodząc do przeróżnych restauracji, rozmawiając z szefami, gotując z nimi, wpadając do nich na kolację. Ludzie tego nie przeżyją, więc dlaczego mam o tym nie opowiedzieć, czego się dowiedziałem, tego nie pokazać? I tak samo cieszę się, że są takie blogi, powstają kulinarne TV, w których czy na YouTubie, takie jak wasz, że można tą wiedzę gdzieś wyssać, coś się dowiedzieć, coś podpatrzeć. To jest bardzo ważne i zawsze to pochwalam. Ja dziękuję tobie bardzo za dzisiaj, za to, że przyjechałeś do nas, odwiedziłeś nas. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Franku, dziękuję tobie również. Dziękujemy. Jeśli chcecie zobaczyć relacje z warsztatów, z dzisiejszych warsztatów, zapraszamy was na kanał Szkoła w Necie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia, mam nadzieję, że wkrótce. Cześć. Do zobaczenia.